Zapraszamy do odwiedzenia Oławy sprzed wieku. Możemy ją choć trochę poznać dzięki starym pocztówkom. Te, które Państwu tutaj zaprezentujemy, znajdują się w zbiorach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie. Odwiedziny w przedwojennej Oławie proponuję zacząć od samego serca miasta, od rynku i ratusza. Pierwszy oławski ratusz stanął na tym miejscu w połowie XIV wieku, zbudowany przez Katarzynę, wdowę po Bolku III Rozrzutnym. W XVI wieku został gruntownie przebudowany według projektu włoskiego architekta Bernarda Neurona. Nie mamy niestety żadnych przekazów ikonograficznych, nie wiemy więc, jak wyglądał ten renesansowy ratusz. Wysoka na 58,5 metra wieża w niezmienionej postaci zachowała się do dziś. Na wieży zainstalowano zegar figuralny, opisywany już przez XVIII-wiecznych podróżników. Ponad zegarem biegnie wokół wieży ganek z prostą metalową balustradą. Wieżę wieńczy typowo barokowy hełm. Na początku XIX wieku stary budynek rozebrano aż do piwnic. W 1823 stanął nowy ratusz, w którego projektowaniu uczestniczył znany berliński architekt Karl Friedrich Schinkel. W listopadzie 1824 roku magistrat odbył pierwsze posiedzenie w nowej siedzibie. W roku ukończenia budowy wieży, 1668, na jej szczycie osadzono miedzianą kulę. Umieszczono w niej przesyłkę dla potomnych, zamkniętą w drewnianej szkatule. Na ośmioboku wieży umieszczone są cztery tarcze zegara i cztery ruchome figury. Kula pokazująca fazy księżyca, kogut goniący kury, śmierć poruszająca kosą i król Salomon otwierający usta i potrząsający berłem. Figury zegarowe mają określone symboliczne znaczenia. Śmierć – doczesność, król – mądrość, księżyc – zmienne rytmy życia i przemijanie, kogut – płodność. Rynek oławski przez wieki był miejscem targowym, ale był też miejscem uroczystych parad i pochodów. Tędy udawały się do tzw. Ständehaus, czyli domu stanowego. To budynek widoczny po prawej stronie od kościoła. Wybitne osobistości goszczące w mieście, m.in. król pruski Fryderyk II, a także cesarze niemieccy Wilhelm I i Wilhelm II. Widoczny w głębi kościół ewangelicki świętego Błażeja to najstarszy kościół w Oławie. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1201 roku. Pierwotnie jego patronami byli święty Błażej, patron tkaczy, i święty Świerat, pustelnik czczony w średniowieczu. Najstarszą zachowaną do dzisiaj częścią budowli jest prezbiterium wzniesione u progu XIV wieku w stylu gotyckim. Obecne wezwanie Matki Bożej Pocieszenia zawdzięcza kościół cudownemu obrazowi, który przywieźli wiosną 1945 roku osadnicy z Witkowa Nowego na Ukrainie. Udajmy się teraz wzdłuż zachodniej ściany rynku. Widzimy tu bogactwo różnych form architektonicznych. Jak widać, miasto tętniło życiem. Na rogu rynku i Breslauer Strasse, ulicy Wrocławskiej, mieścił się sklep z artykułami kolonialnymi. Dziś ten budynek nie istnieje. I jeszcze jeden rzut oka na północno-zachodni narożnik rynku. Z widocznych tu kamieniczek do dziś zachowała się tylko jedna, widoczna z prawej strony. Obecnie mieści się w niej sklep sportowy. W głębi Breslauer Strasse, ulicy Wrocławskiej, widać fasadę kościoła pod wezwaniem Piotra i Pawła. Zbudowano go na miejscu jednej z barokowych części zamku, tak zwanego pawilonu księcia Chrystiana. W 1836 roku nastąpiło poświęcenie świątyni. Od początku była to świątynia katolicka. Podczas budowy swoje poprawki do projektu i sugestie wnosił znany berliński architekt Karl Friedrich Schinkel. Powstał kościół halowy z dwiema nawami bocznymi. Dawny wystrój kościoła. Po obu stronach ołtarza głównego widzimy patronów świątyni Piotra i Pawła. W 1927 roku wybuchł pożar, który zniszczył wyposażenie wnętrza. Nowy ołtarz główny został wykonany w 1934 roku przez znanego wrocławskiego malarza Piotra Kowalskiego. Malarstwo ołtarzowe zachowane do dziś przedstawia sceny z życia apostołów Piotra i Pawła. Wieżę z dzwonnicą i portyk dobudowano do kościoła w 1938 roku. Plac Zamkowy, rok 1906. Dawniej, w czasach, gdy Oława była siedzibą książęcą, od strony miasta do zamku wjeżdżało się przez dwuprzęsłowy most i następnie przez szeroki portal Pałacu Luizy na dziedziniec. Kompleks zamkowy dopełniały stajnie, wozownie, mieszkania dla służby, kuchnie, piekarnie oraz tzw. dom niewiast. Po wojnie 30-letniej rozpoczęła się rozbudowa zamku według projektu włoskiego architekta Carlo Rossiego.
Do gotyckiego skrzydła dobudowany został tzw. pawilon Chrystiana z tarasem widokowym na dachu. W czasach pruskich od 1741 roku na zamku mieszkali królewscy urzędnicy. Od 1764 rozpoczęto zasypywanie fos i burzenie fortyfikacji. Na zamku zorganizowano hodowlę jedwabników i przędzanie jedwabiu. W miejsce osuszonych fos założono ogrody. Kaplica zamkowa i północne skrzydło zakupione zostały przez właściciela browaru zamkowego i zaczęły pełnić funkcje przemysłowo-gastronomiczne. W czasie II wojny światowej zamek uległ zniszczeniu. Nieremontowane skrzydło północne popadało w ruiny, aż w latach 50. władze podjęły decyzję o jego rozebraniu. Z całego kompleksu zamkowego, który powstawał na przestrzeni 4 wieków i łączył style 3 epok, do naszych czasów pozostał tylko najnowszy barokowy pałac Luizy. Na pocztówce z lat 30. przed pałacem widoczny jest tzw. pomnik zwycięstwa, armata zdobyta w wojnie z Francją w 1871 roku. Na pocztówce z 1912 roku widzimy wartownię stojącą tuż przy pałacu Luizy. Proszę zwrócić uwagę na 4 huzarów podchodzących do wejścia. A w głębi, na Piastenplatz, placu Piastów, mieściła się fabryka cygar Detera. W 1935 roku fabryka została zamknięta, a budynek przejęli oławscy huzarzy. Jesteśmy z powrotem na placu zamkowym przed Gimnazjum Królewskim. Jest rok 1915. Za 20 lat budynek gimnazjum zostanie przebudowany i otrzyma swą dzisiejszą formę. W sąsiedztwie gimnazjum przy Friedrichsplatz stał hotel Pruski Dwór. Zapraszał on nie tylko do restauracji, lecz także do sali, gdzie odbywały się koncerty, spektakle teatralne i bale. Była też sala bilardowa i cienisty ogród z kolumnami, jak głosiła reklama w przewodniku z 1935 roku. Friedrichsplatz, obecnie plac Piłsudskiego, z 1906 roku. Z prawej strony widoczny budynek przyszłej burmistrzówki, która obecnie jest siedzibą urzędu gminy. Jesteśmy z powrotem w okolicach rynku. Spoglądamy w stronę ratusza z urokliwego zaułka przy dawnej mennicy. Mennica ta w okresie wojny 30-letniej, w latach 1620-21, emitowała srebrne talary. Później książę utworzył tu pierwszą na Śląsku suszarnię tytoniu. W 1944, z którego pochodzi oglądana przez nas pocztówka, mieściła się tutaj restauracja. Pocztówka z około 1890 roku. Dawna mennica to budynek ze spadzistym dachem, widoczny po prawej stronie. Z lewej widzimy kamienicę, w której mieścił się sklep tekstylny żydowskiego kupca Glasera. Został on zniszczony podczas Nocy Kryształowej w 1938 roku. A na wprost hotel Gazet pod Lwem. Ten sam róg rynku i tenże hotel pod Lwem 20 lat później. W głębi widzimy perspektywę Briggerstrasse, ulicy Brzeskiej, jednej z bardziej okazałych i bogatych ulic dawnej Oławy. Hotel właściciela Gazet w latach 40. Hotel ten słynął z przednich pasztetów gęsich własnego wyrobu. Dzięki pocztówce możemy gościć we wnętrzu hotelu pod Lwem. Znajdujemy się w tzw. sali mniejszej. Rzut oka w głąb ulicy Brzeskiej roku 1933. I ulica Brzeska widziana od drugiej strony, rok 1905. Na rogu wyraźnie widoczny szyld browaru, jednego z wielu w mieście. Produkcja piwa odbywała się m.in. w północnym skrzydle zamku. I ta sama ulica 30 lat później. Po lewej stronie widoczna apteka pod Lwem. Lokal zachował swoją funkcję do dziś. Jesteśmy na rogu rynku i Melzerstrasse. Dziś ulica Kościuszki. Melzerstrasse znaczy ulica Słodowa. Nazwa wskazuje na sąsiedztwo kolejnego oławskiego browaru. Dwie bliźniacze kamieniczki widoczne po lewej stronie mieściły piwiarnię. W połowie XVII wieku w tych kamieniczkach była siedziba austriackiej komendantury miasta. Oficerowie austriaccy w przypływie fantazji zrobili sobie zawody strzeleckie. Celowali do kuli ratuszowej wieży. Zwycięzca, który trafił i przedziurawił kulę wieńczącą wieżę, został ukarany. W sąsiedztwie piwiarni Jawirsza znajdowała się siedziba banku, obecnie komendy policji. Pocztówka z około 1915 roku. Ten sam budynek banku widziany od strony Altenschlossplatz, czyli placu starozamkowego. Nazwa wskazuje na murowany zamek, który, zdaniem historyków, stał tu już w XIII wieku. I jeszcze raz plac starozamkowy.
Po lewej stronie widoczna pracownia koszykarska majstra Bergera. To jest zdjęcie wcześniejsze. Nie widać na nim jeszcze budynku banku. Wschodnia ściana rynku w 1942 roku. Z ówczesnej zabudowy widocznej na dolnym zdjęciu nie zachowała się do dziś ani jedna kamieniczka, a były tutaj między innymi drogeria, drukarnia oraz centrala samochodowa, właściciel Adalbert Ettel. To przedstawicielstwo Opla powstało w Oławie w 1905 roku, prowadziło sprzedaż i serwis samochodów. Północna ściana rynku, w głębi widoczna apteka miejska, działała w tym miejscu od końca XVI wieku. Za zgodą księcia Joachima Fryderyka otwarto wówczas pierwszą w mieście aptekę dla mieszczan. Prowadził ją nadworny aptekarz książęcy Friedrich Frisius. Obecnie barokowa kamienica stojąca przy rynku pod numerem 25 jest siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. Rok 1918. Poststrasse, czyli ulica Pocztowa. Nazwa pochodzi stąd, że w XVII wieku u wylotu tej drogi w kierunku zamku regularnie zatrzymywał się konny posłaniec pocztowy, czyli pocztylion. Opuszczamy już rynek, podążamy Brügerstrasse, rok 1930. Tu spotykamy kolejne dwa lokale, gdzie ówcześni oławianie mogli zregenerować swe siły. Pierwszy to Cesarz Rzymski, a dalej restauracja z wyszynkiem piwa i wina. Idąc w kierunku parku, miniemy po drodze Dorotheenschule. To wyższa szkoła dla dziewcząt, otwarta w 1905 roku. Patronką szkoły była księżniczka Dorota, która już jako dziecko słynęła z dobrego serca i pomocy ubogim. We wrześniu 1945 roku w tym budynku otwarto pierwszą polską szkołę podstawową. Jeszcze bliżej parku, przy zakolu rzeki Oławy, znajdowały się miejskie zakłady kąpielowe zwierząt ciśnień. Tutaj na pocztówce z roku 1908. W sąsiedztwie zakładów znajdowała się przystań gondolek. Tuż niedaleko, przy Gartenstrasse, stała okazała willa należąca do loży masońskiej. W 1933 roku loże zlikwidowano, a budynek przejęła gmina ewangelicka i utworzyła w nim dom opieki dla ludzi starych. Po wojnie w tej pięknej willi działał ośrodek kultury. Niestety uległ poważnym zniszczeniom podczas pożaru w latach 60., a po remoncie i odbudowie w niczym już nie przypominał swojego pierwotnego kształtu. Gdy podążamy dalej na wschód Grotgauerstrasse, obecnie 1 maja, spotykamy oddział oławskich tzw. brunatnych huzarów. To częsty widok na ulicach przedwojennej Oławy. Brunatni huzarzy imienia polskiego bohatera narodowego z okresu walki z Napoleonem, Ferdynanda von Schilla, ćwiczyli na podoławskich łąkach. Tu widzimy ich na pocztówce z 1910 roku. W 1824 roku rozpoczęto budowę wielkiej stajni przy ulicy Młyńskiej. 20 lat później w ich sąsiedztwie zbudowano koszary dla garnizonu oławskiego. Wkrótce jednak okazały się one niewystarczające dla potrzeb stacjonującego w Oławie regimentu. W ostatnich latach XIX wieku zbudowano nowe koszary przy Feldstrasse, dzisiejsza ulica 3 Maja. Po II wojnie światowej do roku 1993 budynki koszarowe były siedzibą garnizonu Armii Radzieckiej. Pocztówka z 1909 roku. Korpus Trębaczy Regimentu Huzarów Oławskich na tle kasyna oficerskiego w nowych koszarach przy Feldstrasse. Podążamy dalej Grotgauerstrasse. I oto już Kaiserliche Postamt, cesarski urząd pocztowy. Budynek oddany do użytku w ostatnich latach XIX wieku. U szczytu fasady znajduje się alegoryczne przedstawienie dwóch postaci żeńskich z symbolami połączeń pocztowych. Ulica Herzbergstrasse, nazwana tak dla upamiętnienia starosty oławskiego. W dawnej Oławie ulice miasta często dostawały imiona ludzi ówcześnie żyjących, zasłużonych dla miasta. Dzisiaj to ulica Spacerowa. Zbliżamy się do dworca kolejowego. Dworzec usytuowano poza dzielnicami mieszkalnymi i oddzielono go od miasta dużym założeniem parkowym. Tutaj fragment parku ze stawem i tak zwanym rondem różanym. Park był chlubą Oławy lat 20. Posadzono tu wiele rzadkich, a nawet egzotycznych roślin. Tuż za parkiem, nad rzeką Oławą, znajdował się dom strzelca, zbudowany w 1824 roku. Przy nim działała kręgielnia, a także restauracja z ogrodem i sceną. Dom strzelca był siedzibą Bractwa Strzeleckiego, które powstało w Oławie w roku 1548.
spragnieni aktywnego wypoczynku oławianie mogli zażywać kąpieli rzecznych na plaży przy moście Odrzańskim. Tuż obok można było posilić się w gospodzie Junga. Pozdrowienia z Oławy roku 1900 z restauracji Zameczek Odrzański. Tutaj można było nie tylko dobrze zjeść wewnątrz lub na świeżym powietrzu, ale także posłuchać muzyki, zagrać w bilard, a wieczorem potańczyć w sali balowej. Pierwszy żelazny most na rzece w Oławie. Zbudowano go w 1898 roku. Zniszczony podczas zdobywania Oławy przez Armię Radziecką w styczniu 1945 roku, zastąpiony czasowo przez konstrukcję drewnianą, odbudowany został na początku lat 60. XX wieku. Przy wjeździe na most stał budynek odprawy celnej. Odra odegrała w rozwoju Oławy poważną rolę. Do uruchomienia kolei na Śląsku była głównym szlakiem transportowym dla rozwijającego się przemysłu. Barki przed śluzą na Zwierzyńcu, rok 1921. Ale była też Odra trasą statków spacerowych. Tędy biegł szlak weekendowych wycieczek. I tutaj też, pozdrowieniem z około 1900 roku, zakończymy naszą wędrówkę po Oławie sprzed blisko wieku.